Buongiornissimo amici sportivi, Marcin Nowomiejski, kłaniam się przed Wami w pas, tym razem nie o włoskiej prasie, tym razem nie o meczach Serie A, a o książkach, tych sportowych książkach, które stanowią ważną część również mojego kibicowskiego życia, chociażby ze względu na fakt, że od 2012 roku miałem okazję i przyjemność przetłumaczyć już 9 zagranicznych książek sportowych, które zresztą widzicie na półce za moimi plecami, począwszy od książek Alessandro Del Piero przez autobiografię Andrei Pirlo, myślę więc gram książkę Calcio Johna Futa, czy chociażby ostatnią pozycję, którą uraczyło nas wydawnictwo SQN, pozycję z tej turyńskiej, biało-czarnej stajni Juventus, ilustrowana historia starej damy. I o tym albumie, bo nazwać to tylko książką to w mojej opinii pewne niedomówienie, chciałbym Wam teraz przez chwilę opowiedzieć. Zacznijmy od tego, że autorami tego albumu są bracia Marco i Mauro Lavilla, co ciekawe filmowcy, więc to nie książka była pierwsza, a film Bianconeri Juventus Story powstały w 2016 roku, jako pierwszy ujrzał światło dzienne. Opowiada ono historię starej damy z perspektywy Juventusu walczącego o kolejne mistrzostwa kraju, ale również o złote gwiazdy, czyli symbol, który włoskie kluby mają prawo naszyć na trykoty swoich drużyn dopiero po sięgnięciu po kolejnych 10 mistrzostw Serie A. Bracia Lavilla nie poprzestali więc na samym filmie, chcieli opowiedzieć tę historię również w formie drukowanej. Nie opierając się przy tym na samym tekście, choć możecie mi wierzyć, w tym albumie jest co czytać, ale przede wszystkim na pięknych ilustracjach. Na wyjątkowych fotografiach, unikatowych, wyciągniętych z niepublikowanych wcześniej archiwów, podkręcających emocje, działających w fajny sposób na wyobraźnię czytelnika, ale przede wszystkim w plastyczny sposób dopełniających całego obrazka i całej opowieści. Ciekawostką jest też fakt, że historia opisana w oryginalnej wersji albumu i filmu kończy się na sezonie 2015-2016, więc roku, który Juventus, być może pamiętacie, rozpoczął w najgorszy z możliwych sposobów, lądując w dole tabeli, po czym wygrywając 24 na 25 możliwych spotkań i pod wodzą Massimiliano Allegriego zapewniając sobie tytuł mistrzowski na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Jako Amici Sportivi wspólnie z wydawnictwem SQN zadbaliśmy o aktualizację tej historii. Nasz redakcyjny kolega Piotrek Fila dopisał rozdziały o sezonach 2016-17, aż do przybycia do Juventusu Andrei Pirlo. Tekst został oficjalnie zaakceptowany i zatwierdzony przez autorów oryginału, w związku z tym stał się integralną częścią polskiej edycji tego albumu. Na koniec kilka słów o samym wydaniu. Słuchajcie, powiedzieć, że jest piękne, to jak nic nie powiedzieć. Duży format, twarda oprawa, papier fotograficzny, piękne kolory, a jeżeli się pospieszycie i kupicie egzemplarz z pierwszego nakładu, znajdziecie w środku również drobny upominek od Amici Sportivi w postaci zakładki z wizerunkiem Paolo Dybali. Serdecznie więc zapraszam na strony wydawnictwa SQN i do internetowej księgarni labotiga.pl po swój własny egzemplarz, bo z pewnością warto mieć w swojej kolekcji ten wyjątkowy album, który zresztą miałem okazję i przyjemność dla Was przetłumaczyć. Tyle ode mnie. Ci vediamo, amici sportivi. Ciao!